ostatnio ma, to ja jadę sobie z proboszczem. Elo, elo. Piwo piję, ale żebyście nie pomyśleli, że jestem alkoholikiem, to jest nieprocentowe piwo, bo na procentów nie posiadał. Ja się pierdolę. Pojebane. Jedziemy sobie do kebaba, który się nazywa Iskele i będziemy jeść z proboszczem, bo ponoć... A, w ogóle oceny ma 4,5 chyba na kebsie, wiesz? Tak, ale wiem, że jest bardzo dobry. No nie, oceny ma bardzo dobre, ale ludzie tam nie chodzą często. W ogóle otwarty jest tylko do 22:30, czyli jak zachlasz pałę, to nie pojedziesz. I zjemy sobie, nie? Tak. No, to ten, elo. Elo, no, dawaj. Siema, to ja. Byliśmy, zapłaciliśmy po 9 zł za mały kebab. Jest oferta, można kupić najmniejszy za 6. Jakoś się nazywał mini, czy jakieś tam. No dobra, jest za 6, za 9 i za 12. I my wzięliśmy za 9, bo jesteśmy biedni i 12 zł. Nie chciało mi się rozmieniać. Ty wziąłeś jaki? To samo co ty. Dwa. I ten, zapakowali nam, czekaliśmy z 2 minuty, szluga zapaliliśmy. I ja jeszcze zapiję to piwem. Menel. No i konsumujemy. Jaki menel, kurwa, jestem abstynentem. A, ogólnie pozdrawiamy widzów, którzy byli, nie wiem czy to moi widzowie, czy kurwa, może się bekę ze mnie cisną. Byliśmy w Station po świętach, nie? I chłopaczki jakieś mnie zauważyli. I krzyczeli, znaczy krzyczeli, powiedzieli, że tam mnie obczajają na YouTubie i tak dalej i na wódkę chcieli zaprosić. A jeszcze ja byłem do pracy, to ja nie skorzystałem z oferty. I pozdrawiamy ten, bo ja sławny, nie? Dobra, cięcie, kurwa. Jak proboszcz oceniasz ogólnie kebcika? Bo jak dla mnie to jak taka myślanka, naprawdę smakuje ten sosik. Tak jak, bo ogólnie... No, to powinien być sos czosnkowy, ten łagodny, co nie? On jest taki, kurwa, a ten jest, kurwa, taki góralski. No, no naprawdę, no jakby się masło jadło. I tak, no, no delikatnie się to je i fajnie nawet, ale tak, nie, nie, no nie wiem, konsumujemy dalej, zobaczymy. Mały strasznie jest, jak za 9 zł. Znaczy u tego, u kolegi w Bengalu, pana, kolegi naszego, który zawsze jak mnie widzi, to się cieszy. Jak widzi kolegę, który jest beze mnie, to też pyta się, co się ze mną dzieje i tak dalej. No to pewnie przez te recenzje i tak dalej. To mnie lubi, bo ja tam ludzi przyprowadzam zawsze i mu robię normalnie recenzje. Dobra. No to jemy. Także powiem wam tak, no maślanka. Trochę ostrawego dostaliśmy, ale czy zjadłbyś drugi raz tutaj? Czy wybrałbyś inny z siedleckich pięknych lokali? Orientalnych. Ogólnie tortilla tak może o, ale danie mają naprawdę spoko. Ale ja nie jem dań, bo ja jem sobie, patrzcie. Powiem wam, że jakbym miał drugi raz jeść kepsika, to bym zjadł sobie albo w Bengalu, bo tam kolega to robi prosto z serca. To ostre nawet. Ostre nawet. No ale... Mięso, jak ci smakuje mięso? Bo tutaj kurczaka nie kupicie. Tutaj jest tylko baraninka. Może być. Jest spoko. Kurwa. Kurwa, weź mnie podtrzymaj, bo ja tu muszę, patrz, zrobić tak. O, patrz, o, brudnym paluchem. To z dzika chyba jest. Może być dziczyzna jakaś, nie? Nie, no takie... Kurwa, nie wiem jak to powiedzieć. Na Aksanie był dobry kebab. Pamiętasz? Na Aksanie, kiedyś tam koło Jagieły. To był dobry kebab. Tam była restauracja, piwo mogłeś sobie kupić za 6 zł. Siedzieli Januszki. Miałeś kepsika. Mhm. I tam kawały miałeś takiej wołowiny. Prostokąty. No. No jemy, no. No jemy, no. Odej mi to. Poczekaj. Odej. Mięso to mi smakuje jak taka mielonka, taka wiecie, z łukowa. Patrzcie ile mięsa dostał. Pomyśleli, że chłopak może mizerny jest, bo kolega to jest tym, lektorem w katedrze. Także jeśli jesteście z Siedlec i chcecie posłuchać jego kazań, to w niedzielę na godzinę 12, no 12. Na 12, tak. A no to możecie go posłuchać, bo on tam ogólnie prawdę głosi. I dobre, ale powiem wam tak od serca, od siebie,
że ja wychodzę z taką inicjatywą, że prawdziwy kebab to wam zrobi. Nie, że jestem jakimś tam rasistą czy coś, ale Polak. No ja to wolę, jeśli emigrant, który pracował sobie 12 godzin w zapoconym kebabie i klei wam tego kepsa, to on robi wam go z pasji, a nie dla pieniędzy. I mam takie przesłanie do was. Piękne. Ten, gdzie to się wyłącza? Ten. Paliby sobie. I ten, proboszcz. Jaką ocenę dajemy? To jest ciężkie pytanie. To jest, ja bym dał takie 7 na 10. 7 na 10? Albo 6 na 10. Spotkajmy się na środku, może być. 6 i no ja... tak? Ja daję 6 i 7. Nie no, ja im 7 nie dam. No to już 6. 6 na 10, tak jakoś średnio. I jest ogólnie pomysł, nie? Bo ten, jak, o, jak macie jakieś propozycje zajebiste, to mówcie. Bo mamy pomysł, że jak nagramy wszystkie w Siedlcach, to albo wypierdoli z Siedlec. To jeden pomysł. A drugi, żeby nagrać, kurwa, ostre wszystkie. To jest plan. Powiedz coś mądrego na koniec. Dobra, dzięki, do widzenia. Nie, myślę. Nie pijcie alkoholu. To jest jedno, no. Nie palcie papierosów. I nie palcie papierosów. I oglądajcie mnie. I tak, pozdrawiam. Jo. A, na kwadracie siedzimy sobie normalnie. Na kwadracie, no, jak tu wariat. Ej.